Tyle szczęścia w mej chałupce, ja podrapię się po dupce. Popatrz, popatrz. Piękne usta, głowa pusta. Znaczy, dryp, dryp, dryp. Hej Basiu, hej Basiu, hej Basiu, barbarko moja kochana. Witam cię z rana, jakby ta śmietana. Ja pierdzielę, powiem ci, że już nie te lata. No mam humorek, słuchaj, mam rozpięty rozporek i mam ci zajebisty humorek, słuchaj. No mam zajebisty humorek, słuchaj, mi stary poprawił humor. Nie, nie przeleciał mnie, co ty w ogóle... Jakie ty teksty masz, Baśka? Ja pierdzielę! Co ty w ogóle za słownictwo, słuchaj? Gdzie ty żeś to wyczytała? W tym swoim harlekinie, czy co? Po prostu, tak? Ja pierdzielę, Baśka, ja cię nie poznaję. Powiem ci, że aż tak dziwnie z twoich ust to brzmi, że mój stary... Bo to jest mój mąż, po pierwsze, i on takich rzeczy nie robi. My jesteśmy kulturalni, my się bardzo grzecznie... No... Dobra, Baśka, w ogóle fu! Że ty w ogóle do mnie takie rzeczy mówisz, ble! Mam zajebisty humor, nie psuj mi go, bo sobie wyobraziłam swojego starego. Dobra, słuchaj, no stary mi się tak rozbawi, że ja pierdziel normalnie grzywka mi prawie spadła w oko, nie? Już ci mówię, Baśka, ale nie wiem, czy ja dam radę. Słuchaj, wiesz co stary ci do mnie powiedział? Nie, nie, że mam w dupie przedział. Weź ty, Baśka, co się z tobą dzieje? Ja pierdziele cię nie poznaję. Jeden dzień ze mną i już po prostu szalejesz, po prostu takie tekściory rzucasz, że hejozyna. Wiesz co stary ci powiedział rano? Ty tak dobrze gotujesz. Ja pierdziele już wiedziałam, że ojeju. Ty tak dobrze gotujesz. Może zrobiłabyś jakiś pyszny obiadek na jutro? Ja mówię, tak, myślałam, normalnie się obsram śmiechem, aż glut to mi wyskoczy normalnie z nosa na podłogę, słuchaj, ale nie wyskoczy, całe szczęście, słuchaj. Słuchaj, on do mnie, że ja dobrze gotuję, przecież to jest logiczne, przecież on nie musiał tego mówić, normalnie myślałam, że się zamachnę i mu spierdzielę normalnie prosto w oko, ale nie w czoko, ale słuchaj, no po prostu on do mnie będzie mówił, ja mówię, na bank, ktoś do niego przyjeżdża, rozumiesz to? Ty tak świetnie gotujesz, ja pierdzielę. Słuchaj, ja mówię, tak? Naprawdę? Ja świetnie gotuję? No niemożliwe! Mój małżonek powiedział do mnie, że świetnie gotuje. Mówię, kochanie, jest może coś jeszcze, co tak świetnie robię? No i zaczął mi wymieniać, słuchaj, ja mówię, normalnie coś jest na rzeczy, słuchaj. Nie Baśka, przecież ja go znam, no Baśka, no przecież ja wiem, że coś jest na rzeczy, to nie jest tak po prostu bezinteresowe, przecież sama taka jestem, wiesz. Przecież jak ja się do niego podwizuję, to wiadomo, że chce kartę, nie? No to wiadomo, że on coś też chciał. A, bo taki znajomy stary przyjeżdża, prawdopodobnie będzie u nas nocował. Ja po prostu wiedziałam, rozumiesz to? Ja wiedziałam, że ktoś do niego przyjeżdża, ja mówię, ja pierdzielę normalnie, ale mu odjebie obiad. Jaka wredna, jaka wredna kaszana z cebulą i kurwa chleba, pajdę ukroję i pajda! Jazda i nie jesteś siedzą z patelnią na środku stołu. A co? Ja powiem tak, taka swojska baba jestem, mąż mnie wziął, tak będę przy nim udawać, że taka wyśniara jest, nie? Mąż mnie wziął ze wsi, bo w ogóle jestem ze wsi, w ogóle się tym nie przejmuję, słuchaj, te mieszczuchy to są jeszcze gorsze niż te wsioki jak ja, nie? Ja tak stanę, powiem tak, no jestem ze wsi i my zawsze za dzieciaka jedliśmy kaszankę z cebulą, nie z cebulą, tylko z cebulą. Z cebulą na patelni, na środku stołu, mata tu chleba i se maczaj, taki mam plan, wiesz, słuchaj, ale by był jaj, ale by się stary wkurzył, słuchaj, przez tydzień byś chyba ze mnie gadał, ale bym miała spokój, bym mnie pierdolił, co znowu na obiad, nie? Nie jestem wredna, Baśka, ja po prostu chcę zobaczyć tą reakcję, wiesz, ja tak lubię, jak mojemu staremu, on tak tutaj normalnie krwinki mu pękają, tak te nozdrza tak rozwali, tak ja na niego patrzę, taką, jak on jest seksy, jakoś tak wkurzył, ja... odważyła to zrobić, ja nie mogę, jak ja bym chciała zobaczyć tą minę mojego starego, jak ja tam niby coś pichcę godzinami, a tu nagle kaszana z cebulą i jeszcze z tym flakiem, rozumiesz, mówię, chcecie nożyczki do flaka, czy sobie dacie radę nożem? No dobra, ale wiadomo, że tego nie zrobię, zrobimy jakiś chateaubriand z borowikami, czy co, teraz sezon na grzyby może. Nie, ja nie mam grzyba, w sumie te paznokcie jakieś takie fajniutkie się zrobiły. Dobra, Baśka, będę kończyć, bo muszę myśleć, co temu mojemu wspaniałemu mężowi zrobię na obiadek do tego kolegi, bo normalnie ja tak świetnie gotuję. No to pa!